obejrzymy sobie kolejną rzecz. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 22 do 23. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Jego, czyli Jezusa, przypadł Mu do nóg, błagał Go silnie mówiąc: córka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I od 35 do 41. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolili nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiewali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Przeczytajmy 42. I zaraz dziewczynka wstała. Chcę, żebyście sobie do tej historii dołączyli fragment z Ewangelii Mateusza 9:25. Jest napisane: a gdy wygnano tłum, wszedł i ujął za rękę i wstała dziewczynka. Chcę, żebyście podkreślili sobie słowo wygnano. I teraz Ewangelia Łukasza, trzy rzeczy. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Ta historia z pewnymi informacjami dodatkowymi. 8:50. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Chcę, żebyście podkreślili sformułowanie: wierz, a będzie. Wierz, a będzie. Dalej 53 werset 8 rozdziału. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Chcę, żebyście podkreślili sformułowanie wiedzieli. Wiedzieli, że umarła, i podkreślcie sformułowanie wiedzieli. I 8:55. I powrócił duch jej i zaraz wstała, i on polecił, aby jej dano jeść. I powrócił duch jej. Na to zwrócił uwagę. I powrócił duch jej. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 22-23, wracamy. 5 rozdział, 22-23. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. Błagał go usilnie, mówiąc: córka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Wiara nie odpuszcza. Zapamiętaj to. Wiara nie odpuszcza. Ona zna Jezusa. Wie, że On wszystko może i że jest dobry. Wiara wie, że Jezus wszystko może i że jest dobry. Te dwie rzeczy wie wiara przede wszystkim. Więc natrętnie, choć z uniżeniem, napiera na Boga. Wiara nie odpuszcza, ponieważ ona wie, że Bóg jest wszechmogący i dobry. Rozumiecie? A więc ona napiera na Boga. Napiera na Boga nie na zasadach takich, że jest to ktoś, kto nie chce dać, ale napiera w ten sposób, tak?
że nie odchodzi. Taka jest wiara. Wiara nie odpuszcza. Napiera na Boga. I teraz Ewangelia Marka 5:35-36. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i to jeśli córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus usłyszawszy to mówi, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Zawsze tam, przyjaciele, gdzie jest wyswobodzona Boża wiara, pojawiają się komplikacje jakieś. Nie dziw się temu, że kiedy rozwijasz się w wierze, to rzeczy, o które wierzysz, mogą się na początku zacząć komplikować. Czyli zaczyna się dziać coś odwrotnego, niż wierzysz. Ludzie się... I wiecie, co to w ogóle jest? To jest pierwsze oszustwo diabła, które w ogóle, które naprawdę zbiera potężne żniwo. Ponieważ chrześcijanin uważa, że jak rozpoczął już wierzyć, rozpoczął ruch wiary, to z automatu nastąpi sukces. A ja ci powiem, co następuje z automatu. Pogorszenie sytuacji. Bo facet to przyszedł z tym, że ona jest chora. Ale kiedy on ruszył w podróż do Jezusa po to, aby ją uzdrowił, to ona umarła. Wiara tego człowieka, rozumiecie, została zaatakowana komplikacją. Zawsze, podkreślam, zawsze tam, gdzie wyswobodzana jest Boża wiara, pojawia się komplikacja. Te komplikacje nigdy nie pochodzą od Boga. Jakub 1:13, zapiszcie to sobie. Komplikacje nigdy nie pochodzą od Boga. Jakub 1:13. Nigdy nie dajcie się wprowadzić w zawirowanie w tym temacie. Przeczytamy to, bo to jest ważne. Jakub 1:13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, niech nie mówi przez Pana Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest poddany na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Żadna komplikacja nie pochodzi od Boga. Wszystkie komplikacje pochodzą od diabła. Zaczynasz trwać w wierze o twoje uzdrowienie, a ci się pogorszyło zdrowie. Zaczynasz trwać w wierze o sprawy finansowe, proszę ciebie, a ci się pogorszyło status finansowy. Zaczynasz wierzyć, proszę ciebie, o rozwój twojego małżeństwa, tutaj kłótnia za kłótnią. I ty mówisz, co się dzieje? Nic takiego. Normalna sprawa. To nie jest dziwne, to jest normalne. Bo to następuje zawsze. Ludzie, żeby wejść gdzieś wysoko, rozumiecie? My nie musimy martwić się, z jakiego poziomu wychodzimy. Nie martwcie się, że podczas waszego ruchu wiary będą się pojawiały komplikacje. Komplikacje te pochodzą od diabła, który to posługuje się okolicznościami lub naszymi starymi nawykami. On się tym posługuje, żeby skomplikować sytuację. Gdy takowe komplikacje mają miejsce, to Bóg nie usuwa ich poza twoją wiarę. To jest w ogóle ciekawe, że to nie ma czegoś takiego, że ta komplikacja nie wywrze na ciebie wpływu. Wywrze wpływ. Możesz zacząć bardzo źle się czuć emocjonalnie. Możesz czuć się zdołowany tą sytuacją. Możesz czuć się przygnieciony. Możesz czuć się na granicy upadku.
Tak się możesz czuć. Bóg ich nie schowa, tych komplikacji, przed twoimi emocjami. Lecz Bóg je wykorzysta jako zahartowanie twojej wiary, aby cię wzmocnić. A więc mimo, że one nie pochodzą od Boga, te komplikacje, to jeśli one nastąpiły, rozumiesz, to musisz zrozumieć, że te komplikacje cię wzmocnią. Ja kupię te 4. Przeczytajmy znów. Jakub 1,4. Pierwszy werset od 1 do 4. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Co to jest? Poczytujcie to sobie za wielką radość, bracia mówi, za najwyższą radość. Czyli wyższej nie ma. Czyli nie ma wyższej radości niż ta, kiedy zaczynają się pojawiać komplikacje. Musisz zrozumieć, że komplikacje są zapowiedzią sukcesu. Zapisz to sobie w sercu wielkimi zgłoskami. Będąc nowym stworzeniem, komplikacje w moim życiu są zapowiedzią sukcesu. Twój Bóg użyje tych komplikacji, aby zahartować twoją wiarę. Będziesz niezłomny. Niezłomny. Rozumiesz? Niezłomny. Wiecie, ile się robi miecz samurajski? Ręcznie? 2 lata. Normalny miecz samurajski robi się 2 lata. Skuwa się, rozkuwa, skuwa, rozkuwa, skuwa, rozkuwa. Jedną bryłę metalu. Po 2 latach powstaje produkt. Sprawdza jego się ostrość w ten sposób, że wstawia się go w strumień wody i puszcza się liść. Liść, który przepływa przez strumień, musi być przecięty przez miecz. Wtedy miecz się nadaje do użytku. 2 lata. Miecz stygnie i znowu się go rozgrzewa. Wprowadza się go w komplikacje. Rozumiecie? Przez cały czas. Miecz jest bardzo twardy, bardzo elastyczny i najostrzejszy na świecie. Po prostu. Tak działa prawa wykorzystania komplikacji. Ten proces powoduje, że rośniesz duchowo i Bóg może wynieść cię wyżej. A więc, kiedy w twojej wierze, w ruchu wiary pojawiają się komplikacje, to pierwsza rzecz, to nie panikujemy. Druga rzecz, tak, to zaczynamy stawać ponad naszymi negatywnymi emocjami, które na pewno będą. I zaczynamy dziękować Bogu za to, że owe komplikacje, tak, wyniosą nas wyżej. Będą jak gnój rzucony na twój zasiew. Żeby warzywka dobrze rosły, trzeba dużo gówna. Każdy rolnik o tym wie. Tak, Andrzej? Prezes spółdzielni rolniczej. On wie, co mówi. Nie wolno nam pomyśleć, że komplikacje daje Bóg, i nie wolno nam pomyśleć,
że to jest jakiś problem, jeśli te komplikacje są. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Facet przychodzi, mówi, córeczka moja choruje, przyjdź i uzdrów ją. I kiedy właśnie on załatwia z Panem Wszechświata uzdrowienie swojej córeczki, przychodzą krewni i znajomi królika i informują, proszę Ciebie, że ona umarła. To nie jest dobra wiadomość dla ojca, kiedy się dowiaduje, że mu dziecko umarło. To nie dobra wiadomość. Ewangelia Łukasza 8:50. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Gdy nadchodzi próba, to Bóg jest po twojej stronie. On nie siedzi bezczynnie, On cię dopinguje. On cię dopinguje. Widać tu strach. Diabeł daje strach, który jest wynikiem patrzenia w ciele na nieprzejednane okoliczności. Możesz odczuwać strach, ten strach jest. On może być odczuwany w twoim układzie nerwowym, twoje emocje mogą szaleć. Strach zawsze jest przeciwko wierze. Nie możesz go wpuścić, nie możesz pozwolić, żeby cię ogarnął, nie możesz zacząć nim rozmyślać. Nie możesz zacząć myśleć, chyba mi się coś nie udało. Chyba coś schrzaniłem. Mogłem siedzieć w domu i zmieniać okłady mojej córce. Może jakbym był, to by nie umarła. Umarłaby na twoich oczach. Umarłaby. Zrobiłeś dobrze, ojcze. Poszedłeś do Boga. Poszedłeś do Boga. Poszedłeś do Boga. Tak, ale ona umarła. Nie bój się. Nie bój się, że ona umarła. To nie jest etap końcowy. Jestem wszechmogący. Nie bój się, tylko wierz. Strach to przeciwna wiary. Strach jest przeciwny wierze. Rozważając strach, niwelujesz wiarę. Przeciwstawiając się strachowi, mimo odczuć, wiara będzie rosła. Rozumiesz? Strach nie jest czymś, co musisz zacząć rozważać. Nie daj sobie wcisnąć ciemnoty, że jak coś czujesz, to trzeba zaraz się na tym skupić. Co z tego, że ty coś czujesz? Co to z tego, że coś czujesz? Wiara to pewność tego, czego nie widać. Strach jest odczuwalny. Właśnie umarło dziecko. Gdy diabłu uda się wystraszyć cię okolicznościami, załamie się twoja wiara. Posłuchaj mnie. Jeżeli dasz się wystraszyć okolicznościami, to ci się wiara załamie. Nie daj się wystraszyć okolicznościami. Nie daj się. Ja się nie daję wystraszyć okolicznościami tyle lat. Żadna okoliczność mnie nie wystraszy. Nigdy. Wiecie dlaczego? Posłuchajcie mnie. Bo się boję bać. Ja się już nabałem w życiu. Mnie nie stać na to, żeby się bać. Nie dlatego, że ja jestem jakiś kozak. Ale ja się boję bać. I zacznij się bać, bać. Zacznij być człowiekiem, który pragmatycznie myśli. Nie stać cię na strach. My ludzie nie kozaczymy. My nie jesteśmy, rozumiecie, elitą, która sobie kozaczy. Taki jestem, taki jestem. Ja jestem pragmatykiem. Pragmatykiem. Ja jestem praktyczny do bólu. Rozumiecie? Praktyczny do bólu. Praktyczny. Ja staram się nie robić martwych przebiegów na przestrzeni nawet kwadransa. Nienawidzę się bać. I nie zamierzam się bać. Bo to, czy się będę bał, czy nie, to zależy ode mnie. To nie zależy ani od Boga, ani od diabła.
Diabeł proponuje strach. A co mówi Jezus? Nie bój się! Jeżeli Bóg mówi do ciebie nie bój się, to oznacza, że to jest w decyzji twojej. Bóg nie mówi pomogę ci się nie bać. Zauważyliście to? Bóg nigdy nie powiedział do kogokolwiek w Piśmie Świętym pomogę ci się nie bać. On w ogóle mówi nie bój się. To ja bym powiedział nie pluj bokiem. Cokolwiek, rozumiesz? Coś, co leży w twojej gestii. Nie bój się, no nie bój się. Panie, to ja mam wybór? No tak, a nie wiedziałeś? Że masz wybór bać się lub nie bać? Masz wybór w ogóle. To jak masz wybór stać albo siedzieć? Masz wybór bać się lub nie bać. Nie daj się oszukać. Że jak przychodzi strach, to jest jakaś ostateczność. Co z tego, że przed strach? Zareaguj na strach. Ja mam różne metody. Przychodzi jakiś strach na przykład. W nocy przychodzi do mnie strach na przykład. Ja sobie wychodzę z łóżka. Bo i tak moja żona ma problem z telefonem, który mam. Który mi brzęczy, bo ja się budzę na przykład na rany. To znaczy nastawiam sobie budzik na 4:30, a potem on dzwoni przez pół godziny do mnie. A to jest specjalny stary budzik, który by obudził martwego. Więc zważywszy, że ona ma dosyć tego telefonu, to wychodzę sobie, żeby powiedzieć kilka słów diabłu na przykład, na osobności. Rozumiecie? Kilka słów. On mi proponuje lęk, wtedy ja sobie wychodzę z łóżka, idę sobie, ponieważ nie robię martwych przebiegów, to robię siku w międzyczasie. Lubię sobie siknąć w nocy, bo dużo pijam. I wtedy mu mówię kilka rzeczy na temat jego przyszłości. Rozumiecie? O różnych rzeczach mu opowiadam, których nie chciałby słyszeć. O tym, jak będzie cierpiał w Gehennie. Rozumiecie? Jak będzie kopany przez Bożych aniołów. A potem wracam i idę dalej spać. No bo on mi zaproponował coś. Rozumiecie? To idę mu przedstawić fakty. A potem idę spać. Ja nie przyjmuję tego, co on do mnie mówi. Ja nie rozważam tego, co on do mnie mówi. A wiem, że kiedy przychodzi strach, to jest głos diabła. Zawsze! Zawsze! O rzeczy małe i o rzeczy duże. Jeśli przychodzi do ciebie najdrobniejszy element lęku, to znaczy, że właśnie się odezwał do ciebie szatan. To nie jest głos z tyłu, który mówi do ciebie jakimś, rozumiesz, barytonem. To strach. Strach. Więc Bóg mówi, nie bój się, tylko wierz. A będzie. Wiesz, a będzie. Co będzie? No to o co wierzysz? Wierzysz, że twoja córka będzie żyć? No wierzę, Panie. Wiesz, a będzie. Mówi do ciebie Bóg dzisiaj. Wiesz, a będzie. Będzie. Nie bój się, tylko wiesz, a będzie. Na pewno będzie. Czas próby to czas skierowania oczu na Boga zamiast na okoliczności, myśli, emocje, ciało i tak dalej. Przychodzi kłopot? Wyrób sobie kulturę zwracania oczu na Boga. Wyrób sobie kulturę zwracania oczu na Boga. Przychodzi kłopot? Rozumiesz? To idź w drugą stronę. Idź uwielbiać. Idź napisać coś dobrego. Idź pogłosić. Porozmyślaj o tronie Pańskim. W godzinie próby szczególnie intensywnie spędzaj czas sam na sam z Bogiem. Czcij i chwal. Kiedy będą przychodzić trudne sytuacje, komplikacje, spędzaj czas z Bogiem. Intensywniej, więcej. Pamiętajcie o zasadzie przeciwieństw.
System przeciwieństw. Sprzeciwiamy się kłamstwu adekwatną do niego prawdą. Rozumiesz? Problemy finansowe masz? Zacznij więcej dawać na królestwo. Diabeł dostanie rozwolnienia, powie zwariował. Ja to mu właśnie wmawiam, że zdechnie z głodu. Poruszam całe piekło w tym temacie. A ten zaczyna więcej nosić pieniędzy do kościoła. Wariat. Nie wariat, pragmatyk. Pragmatyk. Rozumiesz? Ja tu mu daję lęki o to, że on nikim nie będzie ważnym, a on właśnie idzie na kolejną ewangelizację. Ja mu tu właśnie tłumaczę, że jest kompletnym zerem, tak? A on właśnie bierze mikrofon i ogłasza, że w Chrystusie Jezusie jest mistrzem świata. I że każdego jest w stanie zapoznać z tym Chrystusem, który go tym mistrzem uczyni. Rozumiesz? Pamiętajcie o duchowej zasadzie przeciwieństw. Ewangelia Marka 5:37. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Gdy robisz krok wiary, to nie otaczaj się ludźmi bez wiary. Rozumiesz? Gdy robisz krok wiary, to nie otaczaj się ludźmi bez wiary w tym temacie, w którym idziesz. Miej zaś relację z tymi, co wierzą tak jak ty. Gdy takich nie ma, to idź sam. Ale na litość boską odrzuć ludzi niewiary. Jezus bierze tylko trzech. Kogo wziął? Piotra, Jana i Jakuba. Dlaczego on ich wziął? Bo tylko oni wierzyli w te wskrzeszenie. Reszta miała różne dylematy. Zauważyliście, jak ich wziął ludzi? To byli ciekawi ludzie. W ogóle Piotra charakter to był tak daleki od tego, co w ogóle co on robił, że się w pale nie mieści, ale on był zawsze pierwszy. Ja, panie, ja po wodzie pochodzę, ja tu idę już. Ja na krzyż pójdę, na krzyż, uspokój się. Ale Piotrek taki był. Rozumiecie, o co chodzi? On tak miał. Niedojrzały, tak? Z zaburzeniami, tak? Ale kurczę, rozumiał, co to wiara! Jakub z Janem, oni byli pochrzanieni równo. Człowieku, i to jak? Stare chłopy, człowieku, no powiedzmy jeden przynajmniej, tak? Ale cały czas proszę ciebie na wikcie o matki. Nawet matki wysłali do Jezusa, żeby im załatwiła w ogóle miejscówki w niebie odpowiednie. Co to jest warownia zależności? Rozumiesz? Matkę biorą, żeby załatwić po rozmowie. Może ty coś skórać. Matkę wysłali. Ty. Szok! W ogóle. A jakie mieli zajawki? Panie, spalimy wioski. Wioski spalimy. Nie chcieli cię przyjąć. Spalmy. Ściągniemy ogień z nieba. Spalimy wioskę. Rozumiesz? Co to było w ogóle? No patologia. Tak? Ale jacy byli? Oni wierzyli w cuda! To byli ludzie wiary! Posłuchaj, kiedy robisz kroki wiary, lepiej, żeby wokół ciebie były patologiczne dusze, ale wierzące. Niż mają być przy tobie mędrcy, którzy będą wylewali na ciebie kubły zimnej wody i mówili, no wiesz, musisz rozważyć tą sprawę. Czy na pewno? Czy warto? Bracie Arturze, ja nieraz to słyszałem. Bracie Arturze, czy aby na pewno warto? Ja mówię, o Boże. Trzydziesty ósmy werset. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wielu zawodzących. Na drodze rozwoju wiary, a zatem i Bożej manifestacji stoi zawsze
cała duszewność człowieka z uczuciami na czele. Cała duszewność. Tutaj krok wiary, a tu płacz, lament. Rozumiesz? Wszystkie emocje na końcu nosa. To nie muszą być złe uczucia, ale one nie mają nic wspólnego z wiarą. Rozumiesz? Emocjonalność jest fajna. Pod warunkiem, że jest zaprzęgnięta w ruch wiary. Bo jak nie jest zaprzęgnięta, to ona jest kłopotliwa. To kłopotliwa sprawa, ta emocjonalność. Rozumiecie? Fajnie być wrażliwym, fajnie być wszystko pięknie, fajnie skakać, tylko to nie może stać na drodze. To musi współgrać, współdziałać. Rozumiesz, o co chodzi? Nigdy nie rozczulaj się nad sobą i nad drugim człowiekiem. Jeśli zamierzasz wierzyć w jakiejś sprawie, swojej lub tego człowieka, nie rozczulaj się, bo popłyniesz. A już przede wszystkim, jak masz do czynienia z osobami ci bliskimi. Dzieci, mąż, żona, sprawy osobiste. Czemu najtrudniej jest wierzyć o swoich najbliższych? Czemu łatwiej ci uzdrawiać czyjeś dzieci niż swoje? Bo płyniesz emocjonalnie, a potem mój. Bo kiedyś bym powiedział, traktuj swoją córkę jak córkę sąsiadów. Jak córkę sąsiadów. Bo inaczej się roztkliwisz tym wszystkim, rozlecisz. Miłość jest miękka, wiara twarda. Zapamiętaj to sobie do końca życia. Miłość jest mięciutka, wiara jest twarda jak stal. Tam, gdzie wchodzi zasada wiary, tam wszelkie sentymenty muszą odpaść. Wszelkie sentymenty. Brat, swat, mąż, żona, dzieci, śmieci, wszystko musi odejść na bok. Dlatego, że ruch wiary jest pierwszy. Uderzenie wiary jest pierwsze. Uderzenie wiary. Ona jest jak taran. Ona jest beznamiętna. Ona idzie właśnie po wskrzeszenie dziewczynki. Gówno ją obchodzi cała impreza pogrzebowa. Rozumiesz? Jezus tam wpada i rozwala imprezę pogrzebową. Nie ma potrzebu. Nie ma. Nie ma. Wstań! Wstań! Oni już się to przebawili. Stypa już była, rozumiesz, w całej gorączce. Już było. Pogrzeb był. A on przyszedł i popsuł. Popsuł pogrzeb. Jak śmiał. Jak śmiał. Pamiętaj, że gdy górę biorą emocje, a nie duch, to tworzy się zamieszanie, a nie ład. A wiara pochodzi z ducha, a nie z duszy. Gdy górę biorą emocje, to następuje chaos i zamęt. Nawet jeśli są to pozytywne emocje. Rozumiecie? Nawet jeśli one są pozytywne. Ewangelia Marka 5:39. I wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. Wiara mówi to, w co wierzy. Nie wiara mówi to, co widzi. Wiara mówi to, w co wierzy. Nie wiara mówi to, co widzi. Jak ktoś ci powie, wierzę, ale... To już to jest demoniczne. Wierzę, ale to się nie dzieje. Co mam zrobić? Zastrzel się. Rozumiesz? Chodzi o to, że wiara mówi to, co widzi, w to, co wierzy. Rozumiecie? Wiara to nie jest dziennikarz. Wiara nie obchodzi to, co widzi. Dziewczynka w ogóle leży. Umarła. Ona umarła. Tak? Ale Jezus się na to patrzy. Nie, no wie, dla mnie to ona śpi. Ale ona umarła, ale nie dla mnie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Wiara mówi to, w co wierzy. Cały czas.
Ludzie, wiara w ogóle nie dyskutuje o nic z nikim, o tym, on tam nie przyszedł, on się zapytał. Przepraszam bardzo, jak się Państwo czujecie? Ja Państwa naprawdę rozumiem. Ja też jestem kaznodzieją, ja jestem Synem Bożym, czystą miłością. Bardzo chętnie usiądę, podzielcie się ze mną tym, co czujecie. Please! Nie! On tego nie zrobił. On mówił, czemu tu zgiełk robicie? Co tu w ogóle jest? Ona umarła, jak umarła? Ona śpi, przestańcie w ogóle, bez przesady. Wariat! Człowieku! Co on tam robi w ogóle? Jakże on występuje przeciwko systemowi społecznemu? Jak on działa kontra religii? Jaki on jest w ogóle niehumanistyczny w ogóle ten człowiek? Wiecie czemu? Bo to Syn Boży. Czysta prawda w najdoskonalszej istocie. Kiedyś, jak pracowaliśmy jeszcze z jednym takim kościołem tutaj w Warszawie, też ich nie wymienię, bo jakoś jeszcze mam wrażenie, że oni może kiedyś wyjdą z tego kołchozu, w którym są. Zaczęliśmy robić ewangelizację w jednym publicznym miejscu. Wszystko było super, halleluja, wszyscy tam się cieszyli, że my robimy tę ewangelizację. W ogóle ich wyciągnęliśmy na tę ewangelizację. No ale po jednej, drugiej, trzeciej ewangelizacji zaczął się dym w Warszawie robić. Wiecie, teraz to mamy już kulturę stworzoną. Teraz to się na nas znają, liczą, w ogóle wiecie, wiedzą, że jak gdzieś ewangelizują, to najprawdopodobniej Kościół Mocy. Jak gdzieś są zgłoszenia jakieś, nie? Natomiast wtedy to było... Tego rodzaju ekspansywne głoszenia to były pewnego rodzaju nową w Warszawie. Kiedyś, w latach 90. były te ruchy, początki ruchu przebudzeniowego, to było normalne. Potem to zgasło na wiele lat. No i potem zaczęliśmy działać. No i pastor tego kościoła wziął mnie do siebie i mówi: Artur, bo tutaj zobacz, to w gazecie napisali. Ja mówię, no napisali. No, no i oni powiedzieli tutaj, że ty używasz wulgarnych słów. Ja mówię, ale... Przecież to zacytowali moje słowa, to jakie to są wulgarne słowa. Właśnie informowałem ludzi, że diabeł to pała. Mówię, bo... No tak, ale to wiesz, to tak można, może inaczej. Ja mówię, ale ja myślałem, że my jesteśmy ruchem przebudzeniowym, takie miałem wrażenie. No mówię, no tak jesteśmy, ale chciałem się musimy liczyć w ogóle z tym. Mówię, wiesz, chodzi o to, żeby nas tam, żebyśmy mogli dalej kościć. Ja mówię, wiesz, mówię, chodzi o to, mówię. Chodzi o to, że to my wyznaczamy kierunek. Chodzi o to. I to do nas się mają dopasować, a nie my do nich. Bo ja mam bardzo równiutko wywalone na ich porządek społeczny. Ja w ogóle olewam to, czy oni mają spokój, czy niespokój. Ja w ogóle chcę, żeby nie mogli przeze mnie spać i jeść. Ja w ogóle marzę o tym. Rozumiecie? Żeby mieli drgawki na moje imię i nazwisko, jak usłyszą. O tym właśnie marzę. Że sobie przypominali, że Bóg żyje. Jestem gotowy położyć wszystko za to. A ty mnie mówisz, że trzeba mieć w ogóle porządek, że to trzeba... Jaki porządek? Zobaczcie, jaki on porządek robił. Zobaczcie, jaki Jezus porządek robił. Taki robił porządek. Czego czynicie z giełk? Co to w ogóle jest? Mówi. Skąd to w ogóle? Co to za rzecz? Łukasz 8,53. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Duchowi niewiary towarzyszy duch szyderstwa. Demonicznym siłom niewiary towarzyszą demoniczne siły szyderstwa. Będą cię wyszydzać. Będą mówić, ty jesteś nienormalny, uspokój się. My przecież wiemy, jak jest. Tyle wiesz, co z miski zjeść. Taka jest prawda o tobie. To duchy szyderstwa. Nie pozwól, by szyderstwo wybiło cię z wiary. Pamiętaj, szyderstwo wiele ludzi wybija z wiary. Jak ktoś ciebie szydzi, ktoś cię wyśmiewa i poniża, to jeżeli nie zrobiłeś porządku ze swoją duszą, to będzie cię to boleć. Będzie cię to bardziej boleć, niż żeby ktoś ci nos złamał. Lepiej byś wolał, żeby ktoś ci nos złamał, niż żeby cię wyszydził. A diabeł wie doskonale, że jeżeli ty jesteś już umocniony w jakiejś dziedzinie, na przykład, że nie można cię wybić tym, że ktoś na przykład cię pobije, że ktoś cię w ogóle poda do sądu, to on cię będzie wyszycał, wyszycał, wyszycał. Rozumiecie? Wyszycał. Jest na to świetny sposób. Trzeba stać się większym szydercą niż on.
Dlatego zawodowo wyszydzamy diabła. Robimy to w takim stylu, w jakim nie robi nikt. Jeżeli będziesz poniżał diabła na poziomie szyderstwa, co jest zresztą zaleceniem pańskim, nie wiem, czy pamiętacie, zanudźcie szyderczą pieśń, zaleca Pan, przeciwko królowi Tyru. Tak? Szyderczą, a nie poważną. Jedne z większych pretensji do naszego ruchu to są takie, że my wyszydzamy diabła. Dlaczego tak mówicie o diable? Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Ja wiem, dlaczego wyszydzamy diabła. No w ogóle, bo Pan powiedział, żeby wyszydzać. No bez, w ogóle to nawet powiedział, Pan z nich szydzi. No to tak po pańsku robię. Też z nich szydzę. Bo jeżeli ktoś jest poniżony, to już Ciebie nie poniży. Wiecie, przez lata więzienia zauważyłem pewną bardzo ważną rzecz. To jest teraz ta forma przykładu od złej strony, ale chcę, żebyście ją zobaczyli. Jedna z metod usadzania współwięźniów polegała na tym, że ich się zdominowało szyderstwem. Zostali poniżeni i wyszydzeni i w tym momencie oni zazwyczaj już nie podnosili głowy nigdy w celi. Rozumiecie? Ja wiem, jak to działa. W moim życiu wyszydzanie mnie było dla diabła łatwiejsze. Bo ja byłem na tyle twardy, że byłem w stanie przetrwać różnego rodzaju opresje, ale wyszydzanie mnie poniżało. Dopiero jak zrobiłem z tym porządek, to zrozumiałem, jak bardzo było to niszczące dla mnie. Pamiętaj, że jeżeli pozwolisz, aby cię diabeł wyszydził, rozumiesz? No to twoja wiara się załamie, jeżeli ulegniesz szyderstwu. W Psalmie 1.1 jest napisane, że bezbożnik, grzesznik i szyderca są w jednej drużynie. Bezbożnicy, grzesznicy, szydercy. I diabeł proponuje taki pakiet. Bezbożnicy to ci, którzy żyją bez Boga. Grzesznicy to ci, którzy trwają w grzechu. Szydercy to ci, którzy podważają Boże prawa i zasady, ustawy, słowa, moc i władzę. Nie słuchaj takich ludzi. Nie radź się ich. Nie działaj z nimi. Nie relaksuj się z nimi. Stroń od nich, gdy robisz kroki wiary, bo inaczej cię stuszą. Bezbożnicy, grzesznicy i szydercy stuszą twoje kroki wiary. Szydercami są wszystkie te ruchy, które negują zasady duchowe, które my wdrażamy. To są szydercy. Dlatego my nie współdziałamy z takimi ludźmi. Jak ja mogę z takimi ludźmi cokolwiek zrobić? Jak oni podważają te rzeczy? Jaką tu koalicję mam zawiązać? Gdy szydercy, dla szydercy końcem sprawy jest to, co widzi. On wie to, co umie przeanalizować jego umysł, nic więcej. To, czego nie rozumie, powoduje w nim lęk i obrona przed tym lękiem to szyderstwo. Dlatego musisz unikać ludzi, którzy są szydercami. Wiara zawsze powoduje, że diabeł się boi, dlatego szydzi. Diabeł się boi, dlatego szydzi. Rozumiesz? Dlatego wyśmiewa to. Kiedy Jezus jest już tuż wskrzeszenia dziewczynki, następuje atak szyderstwa. Atak szyderstwa. Nie bagatelizuj tego. Nie bagatelizuj. Jak będzie przychodziło do twojego życia poniżenie z czyjejś strony, szyderstwo, to wiedz, że to atak diabła. To atak diabła. Kiedy będą mówić, co ty tam w ogóle robisz tam w tym kościele, co wy tam wydziwiacie, wiesz, przecież to jest troszkę inaczej, w ogóle szyderca, szyderca, w imieniu Jezusa diabel związuje cię. A ty człowieku nie będziesz towarzyszył mojemu życiu. Mateusz 9:25. A gdy wygnano tłum,
wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. Bywają sytuacje, że trzeba usunąć niewiarę. Użyte tu słowo wygnał jest tym samym słowem, którego Pan Jezus używa do wyganiania demonów. On ich wygnał stamtąd. Niewiara to duch i wpływa na ludzi, którzy sami wątpią i niosą zwątpienie innym. Rozumiecie? Czasem będziesz musiał związać ducha, ale będą sytuacje, że trzeba będzie tak pokierować sprawami, aby ludzie niewiary nie mieli nic wspólnego z twoimi poczynaniami w wierze. Z pewnymi ludźmi będziesz musiał skończyć, odłączyć się od nich. Często to będzie brutalne, często będziesz musiał powiedzieć koniec! I ja z mojego życia. I to nie będzie wbrew miłości. Dlaczego? Bo Jezus, który jest, jak wiecie, co? Miłością, tak? Bo Bóg jest kim? Miłością. A Jezus to kto? Bóg. Wziął ich co? Wygnał. Kto ich stamtąd wygnał? Miłość. To miłość wypędza ludzi niewiary z naszego środowiska. To właśnie ta miłość, która jest rozmydlona i sentymentalnie podana jako dziwaczny system, tak? Kochajmy wszystkich. Tak, kochajmy. Jezus ich bardzo kochał. Mówił won na razie stąd. Tak? Bo ja wykonuję kroki wiary. Będę was kochał tam, później na zewnątrz, pod chałupą. Tak? Będę was kochał całym moim pięknym, Bożym sercem, na razie won. Kocham tego człowieka. Czasami sama obecność ludzi niewiary powoduje, że trudniej ci wierzyć. Kojarzysz tę sytuację? Znajdujesz się w jednym środowisku z pewnymi ludźmi i masz jakby zaporę. Nie możesz zrobić ruchu. Dlaczego? Bo to ludzie niewiary. Często będziesz musiał zrezygnować z pewnej pracy, wyjść z pewnych relacji, opuścić pewien teren. Nie bój się tego człowieku. Nie bój się. To normalne. Jak nie możesz kogoś wypędzić ze swojego życia, to sam musisz odejść. Jak chcesz wzrastać w wierze, to niestety, ale dziękuję bardzo. To nie ma opcji innej. To jest miłość. Miłość wam głoszę, bracia i siostry. Ewangelia Marka 5, 41-42. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Efektem wytrwania w wierze jest zawsze manifestacja Bożej mocy. Zawsze. To już któryś raz dzisiaj to powtarzamy i pokazujemy przykład. Boże sprawy opierają się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Rozumiecie? Macie już dziś trzeciego świadka na samej tej jednej sesji. Zawsze wytrwanie w wierze przynosiło efekt. Zawsze. Zawsze. I zawsze będzie przynosiło efekt. Zawsze. Ewangelia Łukasza 8:55. Ewangelia Łukasza 8:55. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. Dla wiary Bożej nie ma granic. Ona włada nad tym, co fizyczne, psychiczne i duchowe. Duch jej wraca. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, gdzie sięga wiara nasza. Wiara nasza sięga do miejsca, tak, w którym przebywa duchowa obecność. Jezus ściągnął jej ducha. Ludzie. W ogóle czajnicie? W ogóle on nie zrobił czegoś z materii tutaj na poziomie materii ziemskiej. To nie było uzdrowienie. To nie było spowodowanie, że coś powstało. Tu. On to ściągnął z innego wymiaru. Szok. Ściągnął ducha stamtąd. On ściągnął. To jest pokazane po to, żebyśmy widzieli, że my możemy.
Hebrajczyków 11, 13. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Chociaż bywają sytuacje, że za swojego życia fizycznego nie doczekamy się czasami na jakąś manifestację, to ona zawsze nastąpi. Chcę, żebyście zrozumieli tą rzecz teraz, bardzo ważną. Będą w waszym życiu sytuacje, w których pójdziecie tak głęboko w Boga, że będziecie wierzyć o pewne sprawy, które przerosną nawet wasze życie, ale one się zamanifestują. Posłuchajcie mnie teraz. Jestem absolutnie pewny tego, że nasza obecność dzisiaj tutaj w tym miejscu jest wynikiem wiary. Posłuchajcie. Czytałem któregoś razu biografię Lestera Samrala. Lester Samral przyjechał do Polski w latach 30., wyobraźcie sobie. Stanął na tej ziemi po raz pierwszy. Nie było tu ani jednego miejsca w Polsce, które mógłby wtedy nazwać miejscem, gdzie był chrześcijański ruch. I on się modlił wtedy, mówił: Panie, przynoszę Ci tą ziemię. Z tego co wiem, żaden kaznodzieja przebudzeniowy nie stanął w tamtym czasie na ziemi polskiej. A Lester tutaj dotarł, bo podróżował po całym świecie. Bo kiedyś pomodlił się i powiedział: Panie, chcę być w miejscu każdego przebudzenia na ziemi. Posłuchajcie. I dotarł do Polski. Tutaj było po prostu czarno, tak że się w pale nie mieści. Jeszcze to było przed II wojną światową. I on posiadał się tu, pomodlił i powiedział: Panie, chcę, aby przebudzenie dotknęło tej ziemi. Dzisiaj jest Ojca, a my jesteśmy tutaj. Nikt z nas Go nie znał osobiście. Tego niedużego człowieka, który pozakładał setki kościołów po całej ziemi. Twoja wiara zawsze przyniesie efekt, nawet jeśli stąd odejdziesz już. A Ty za swoją wiarę, wytrwałość w wierze, odbierzesz z rąk Ojca koronę, zrozum mnie. Odbierzesz koronę, nawet jeśli nie zobaczysz efektu, bo odejdziesz, to odbierzesz koronę za wiarę. Odbierzesz koronę. Uważam, że nasze działania będą dane Lesterowi jako drogocenny kamień na jego koronie. Tak uważam. Ja nie jestem jego fanem, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja rozumiem tą rzecz. Na koniec przeczytam wam objawienie Jana, 3 rozdział. Od 8-13. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawiłem, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawiam, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. I poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcą czynię filarem świątyni Boga mojego. Już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalema, który występuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto
tu ma uszy, niechaj słucha. Wstań, proszę. Oczy, ja modlę się, aby te słowa, które dzisiaj były uwalniane, docierały głęboko, Ojcze, tu być. Oczy, ja modlę się, aby Twój Święty Duch przenikał każdego z ludzi. Oczy, ja modlę się, aby Twój Święty Duch wiary wypełniał ludzkie umysły, przenikał ich emocje, przenikał ich ciała. Ja modlę się, Święty Duch, wpływaj na ludzi. Oczy, ja chcę, żeby ludzie doświadczali głębi wiary. Ja chcę, żeby ją rozumieli. Ja chcę, żeby w niej się poruszali. Duchu Święty, Ty uczyniłeś nas ludźmi wiary. Niczego nam diabeł nie ukradnie z tych słów. Każde z tych słów spożytkujemy, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.